Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy studiowali lekcję numer 2, objawienie i objawiony Bóg. Tekst pamięciowy. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. List do Hebrajczyków, 1:1-2. Myśl przewodnia. Jakakolwiek ważne jest zrozumienie sposobu działania biblijnego natchnienia, jeszcze ważniejsze jest poznanie Boga objawionego nam przez to natchnienie. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Psalm 119. To prawda. Jednak niebiosa nie oznajmują, że nasz Pan kocha nas oraz, że dla nas stał się człowiekiem i umarł, a dzisiaj nadal działa, by ratować nas od konsekwencji naszych grzesznych wyborów. Zasadniczą kwestią jest to, że choć o Bogu możemy uczyć się z różnych źródeł, to jednak najważniejszym z nich jest dla nas Biblia. Pewne doniosłe prawdy, zwłaszcza te dotyczące natury Najwyższego i Jego działania w świecie, nigdy nie byłyby dla nas dostępne, gdyby nie zostały nam szczególnie w sposób objawione. Jak zauważyliśmy wcześniej, choć ludzie odczuwają, że na świecie toczy się jakaś walka między dobrem a złem, to skąd mieliby wiedzieć o wielkim boju to, czego naucza nas Pismo Święte? W tym tygodniu skupimy się na dwóch kwestiach. Po pierwsze, przyjrzymy się temu, co Biblia mówi sama o sobie i o tym, jak została natchniona. Po drugie, dowiemy się czegoś, czego ona uczy o Bogu, który ją natchnął. Część na niedzielę. Nauka o Piśmie Świętym. Przeczytaj drugi list Piotra, 1:19-21. Co te wersety mówią nam o tym, jak autorzy ksiąg nowotestamentowych podchodzili do Pisma Świętego? Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Piotr potwierdza, że proroctwa Starego Testamentu nie pochodzą od ludzi. Jego argument jest taki, że prorocy mówili, gdy byli natchnieni Duchem Świętym. Wyrażenie natchnieni Duchem Świętym oznacza, że impuls czy wpływ, który poprowadził ich do napisania świętych ksiąg, pochodził od Ducha Bożego. Krótko mówiąc, autorzy ksiąg Biblii byli natchnieni przez samego Pana. Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 3:16-17. Co wersety to mówią o Biblii i jej funkcji? Drugi list do Tymoteusza, 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Paweł pragnął, by Tymoteusz rozumiał, że skoro Pismo Święte powstało z woli Boga, to jest wiarygodne i pomocne w budowaniu wierzących. Apostoł nie pozostawił wątpliwości co do wiarygodności, autorytetu i pochodzenia Biblii. Zwrócił uwagę także na to, że Paweł mówi o całym Piśmie.
nie pozostawia nam możliwości wybrania sobie tych części, które uznajemy za natchnione, ani odrzucenia tych, którzy wydają się nam nienatchnione. Nie wszystko, na przykład prawo ceremonialne, nadal nas obowiązuje, ale to zupełnie inna kwestia niż twierdzenie, iż pewne części Biblii są natchnione, a inne nie. Albo, że jedne części są mniej natchnione niż inne. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Przeczytaj Ewangelię Mateusza 4:4, 22, Ewangelii Jana 10 rozdział, jaką ważną prawdę o Piśmie Świętym i jego autorytecie możemy zauważyć w tych wersetach. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział i werset 4. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Werset 7. Jezus rzekł: napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I werset 10. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział i werset 41 do 46. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. Rzecze im: jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi: rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. I Ewangelia Jana, 10 rozdział werset 34 i 35. Odpowiedział im Jezus: czyż w zakonie waszym nie jest napisane: ja rzekłem, bogami jesteście. Jeśli więc nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Bez względu na to, w co wierzymy, potrzebujemy punktu wyjścia, podstawy, na której możemy pewne rzeczy oprzeć nasze wierzenia. Dla Adwentystów Dnia Siódmego tą podstawą jest Biblia. Ostateczny standard i wzorzec prawdy. Ile czasu spędzasz ze Słowem Bożym? W jakim stopniu kształtujesz swoje życie według nauki Biblii? Ile czasu spędziłeś na jej studiowaniu w ciągu minionej doby? W jaki sposób autorytet Pisma Świętego kierował w tym czasie twoim życiem i postępowaniem? Dziękuję za uwagę.